No tak, wygrali mecz, to jest prawda, ale zabrakło nam zase do tego szczęścia, żebyśmy my wygrali ten mecz. A były takie sytuacje w meczu dwie, co były dwa goly z rożnego, a myślę, że to była taka hlavna ta sytuacja w meczu, że jakbyśmy te dwie bramki nie dostali, to byśmy mogli zagrać lepiej. A jeszcze sme my strzelili bramku, był taki mecz, że jeszcze mali parę sytuacji na to, żebyśmy mogli wygrać, ale potem prišla trzecia bramka a już myślę, że już było po meczu. No, szkoda dla nas, bo zawsze mówimy, że gramy dobrze, ale trzeba nam takiego meczu, żebyśmy wygrali, żebyśmy chcieli taką serię wygranych meczów. Możemy mówić o kryzysie Śląska Wrocław, bo miesiąc praktycznie mija bez zwycięstwa. Do tego nas nie przyzwyczailiście, powiedzmy, jesienią. No, kryzys, myślę, że grow nie jest kryzys z tym, że gramy źle, ale tylko jest kryzys z tym, że nie mamy tego zwycięstwa. No, to na pewno jest prawda, ale nie możemy mówić tak, że gramy źle, bo mamy sytuację, tylko jak mówił, że trzeba nam takiego meczu, żebyśmy wygrali. Ja wierzę, że potem złapiemy taką serię zwycięstw a będzie się nam dobrze grać. No, teraz jest taka sytuacja, że nie można zawsze mówić, że gramy dobrze, jak się przegrawa, ale musimy być pozytywni i wierzyć w to, co robimy. A z twojej perspektywy indywidualnie, miałeś tam, coś próbowałeś, miałeś okazję, ale znowu zakończyłeś bez gola, bez asysty. No tak, no, czekam na ten gol i bardzo by mi pomogło, ale cóż, no, jest taka, ja mam też taką samą serię, jak i drużyna, że jeszcze nie dali strzelić bramku. I drużyna też tak samo nie może wygrać, a ja wierzę, że się to otoczy i że najbliższy mecz albo będzie sytuacja, że stronę bramku, a że już to pójdzie na górę. Rzuty karne, ręka Pawelca i później pewnie na Flavio powinny być odgwizdane, jak tam rozmawialiście w szatni o tym? Jeszcze na tym nie rozmawiali, trzeba by popatrzeć. Myślę, że to były takie sytuacje, że zależy na sędziowi. No, jeden sędzia to odwiedza, drugi nie. Ciężko to mówić. Nie widziałem, żeby to była ręka albo żeby tam był faul na Flavio. No, myślę, że to już na sędziowi może i tak odpiskać i tak. Robert, to kolejny mecz Śląska bez zwycięstwa. Powiedz mi proszę, co powiedzieliście sobie w szatni po tym meczu? No, chcieliśmy się zrewanżować za ten Pugar i już wygrać mecz, bo jak się mówili, że dużo meczów nie wygrali, a dzisiajśmy chcieli i dla kibiców na domacym stadionie wygrać. No, na pewno chcieli stroić bramki, ale myślę, że hlavne to bylo, co je mówil, že tie dve situácie, kde Legia dala dve pierwsze bránky, to bylo dosť vážne v tom meču. A po dzisiejszym meczu, dzisiaj w szatni po meczu, rozmawialiście już, nie wiem, jakieś pierwsze komentarze się pojawiły? No, każdy jest nieszczęśliwy z tego, że się ten mecz nie wygrał, a że dalszy mecz z Legią, że myślę, że nie była Legia o tyle lepsza od nas. I po prostu wygrali ten mecz, a to nam brakuje, wygrać takiego meczu, żeby się nam grało lepiej potem, a żebyśmy chcieli taką serię tych wygranych meczów. A te stałe fragmenty gry, rzuty różne, jakoś nie uczulał was trener przed spotkaniem? No, patrzyliśmy na to, że jak oni zagrywali te rzuty różne, ale myślę, że pierwsza bramka była faul na Maria, a druga też tam. To jest ciężko, bo nie były bramki, gdzie jakiś zawodnik z Legii został sam. To było krzycie jeden na jednego i tam ciężko mówić, kiedy się trzymają, myślę, że to był faul. Ale jak mówił, to sędzia jeden odwizda, drugi nie odwizda i z tego jeszcze dali nam dwie bramki. Ciężko mi o to mówić, bo muszę jeszcze wideo popatrzeć, ale ja miał takie zdanie w meczu, że to był faul, ta pierwsza bramka. I ciężko się przygotować, bo tam jest duża agresywita i na bramkarza naszego, a nie wszystko to sędzia widzi. Ciężki terminarz mieliście na początku rundy. Możemy z Koroną i z Górnikiem myśleć, że Robert Pich się przełamie i znajdzie drogę do ciatry? No, ja bym chciał tak samo w każdym meczu wtroić w ranku, a czekam, wierzę, że już mi to uda i że nie wiem, nie, ale że ich drużynie już się otoczy to szczęście. Bo zatiaľ sme v žiadnom meču nemali dny tego šťastia.
widzimy, że jak będziemy tak grać, musi to przyjść, a ja tak bym będzie myśleć pozytywnie. Nie przypuszczam się do głowy to, że wszystko złe, że złe gram, bo ja wierzę, że ta bramka wyjdzie, a że się to otoczy. A powiedz jeszcze, Robert, bo tam Flavio, zdaje się, miał chyba jakieś treningi strzeleckie, tak? Jakieś dodatkowe, czy to była cała drużyna? No, mój tydzień normalnie, cała drużyna strzelecka treningi, ja myślę, że meczu na Górniku. Przed Górnikiem. Przed Górnikiem, tak. I że nam to pomogło, a myślę, że jak to będziemy robić więcej razy, że te bramki będą padać. Jedynie tak, że jak to będziemy próbować na treningu, to potem może się to i w meczu pokazać.